mamy pojęcie użyteczność. Z pozoru wydaje się, że to nie wymaga żadnego wyjaśnienia, ale urok tego pojęcia polega na tym, że jest ono bardzo subiektywne. Dla każdego konsumenta użyteczność będzie inna, mimo że dobro to samo. Krótko mówiąc, użyteczność to jest suma korzyści, jakie konsument uzyskuje z konsumpcji dobra. Ciekawa rzecz, że pojęcie to zostało rozpracowane w XIX wieku. Były to piękne czasy, kiedy zastanawiano się nad bardzo prostymi dylematami. Na przykład, jak konsument dzieli ograniczony budżet między bardzo różne dobra. No i tu dochodzimy do kwintesencji. Twórcą teorii użyteczności jest niemiecki ekonomista Heinz Henrik Gossen, który stwierdził, że po pierwsze, ta użyteczność jest bardzo subiektywna, ale najciekawsze to jest coś, co nazywamy pierwszym prawem Gossena i wprowadzenie pojęcia użyteczność krańcowa, a mianowicie, że wraz ze wzrostem konsumpcji użyteczność każdej dodatkowej jednostki dobra maleje. I to można by wytłumaczyć na przykładzie czasu wolnego. Zapracowany człowiek, jeżeli ma 4 dni urlopu, to ten 5. dzień, ponieważ dobro jest rzadkie, będzie dla niego miał ogromną wartość. Jeżeli natomiast mamy 365, bierzemy roczny urlop bezpłatny, to ten 366 dzień już znaczenia nie ma. I kwintesencją tego jest stwierdzenie, że użyteczność krańcowa w miarę konsumpcji maleje.